Czy w roku 2023 w najbliższej przyszłości wciąż warto startować z własnym biznesem na Amazon KDP, jeżeli chodzi o proste produkty, produkty low-content, e-booki, no i w ogóle sprzedaż produktów w formie książek na Amazon KDP? Jeżeli nie wiecie, to ja zajmuję się biznesem na Amazon KDP od roku 2016. Dużo o tym jest na moim kanale, nie będę wchodzić w szczegóły. Jeżeli chcecie poznać podstawy Amazon KDP to zapraszam do tego filmu bądź zapraszam do darmowego kursu gdzie pokazuję podstawy działania platformy Amazon KDP zapraszam serdecznie, ale teraz przejdźmy już do tego, czy warto w następnym roku interesować się Amazonem KDP. Zanim przejdę do samych zalet i wad zarabiania na Amazonie w najbliższym roku i w przyszłości chcę Wam powiedzieć troszeczkę faktów na temat Amazona i Amazon KDP, co się zmieniło w ostatnim czasie. Otóż ostatni rok, ostatnie dwa lata, był bardzo ważny, szczególnie dla. Polskiego rynku, jeżeli chodzi o Amazon KDP. Wprawdzie jeszcze dużo przed nami, ale w ostatnim roku pojawiła się opcja, możliwość publikacji po polsku na Amazon KDP. Jest to bardzo fajna wiadomość, dla nas Polaków szczególnie, ponieważ świadczy to przede wszystkim o dużym rozwoju Amazon KDP, tak? Nie tylko dla nas Polaków, ale że Amazon się rozwija ale możemy teraz publikować książki papierowe po polsku, tak, i sprzedawać je oczywiście w Polsce, ale też na Całym świecie, no i to jest fajne, ponieważ możemy w końcu w naszym kraju publikować po polsku. Tak, wszyscy o to pytali od lat, i pomimo tego, że Amazon KDP to przede wszystkim rynek amerykański, zagraniczny, tak, Europa, Wielka Brytania, to wciąż fajnie wiedzieć, że możemy w Polsce i po polsku sprzedawać. Jest to fajne, szczególnie dla osób, które mają jakieś zasięgi w internecie. Idąc dalej, z nowości na Amazon KDP. To w zeszłym roku Amazon oficjalnie przyznał i uznał kategorię low content na Amazonie. Jeżeli nie wiecie, co to jest low content, to są to tak zwane zeszyty, pojęcie zeszytu wymyśliłem na potrzeby kursu Product 24, jeszcze w roku 2018, tak już kilka lat minęło, kiedy to tą tematykę wprowadzałem na rynek Polski. i Amazon przez lata, odkąd pamiętam, odkąd jestem na Amazonie, pozwalał na publikację prostych zeszytów, dzienników i tak dalej, ale zawsze to była taka kategoria troszeczkę nieoficjalna. Oczywiście wszyscy na tym zarabiali świetnie, ale było wciąż to gdzieś tam powiedzmy, może nie nielegalne, ale nieoficjalne. No i w roku 2022 Amazon finalnie postanowił uporządkować temat, wszyscy się bali, że zabroni publikacji prostych produktów, zeszytów i tak dalej. Amazon poszedł w drugą stronę i. Dał specjalną kategorię dla produktów low content, oficjalnie uznał te produkty, zeszyty i tak dalej. Także jest to oczywiście bardzo dobra wiadomość, ponieważ nie tylko możemy publikować produkty proste, ale też robimy to już w pełni oficjalnie. Także to też świadczy o tym dziale Amazona, którym ja się zajmuję i który pewnie Was będzie interesować, czyli proste produkty, publikowanie zeszytów, produktów bez treści, bez kosztów, że to już można robić oficjalnie, też po polsku oczywiście i nie musimy się bać, że Amazon. Jakiś czas twierdzi, że koniec tego typu zabawy. Nie, możemy to robić oficjalnie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat publikacji prostych produktów, zapraszam do darmowego kursu link pod filmem, bądź do kursu Produkt 24, gdzie uczę krok po kroku, jak tego typu produkty wydawać. Warto też wspomnieć, że pandemia lockdowny. Bardzo wzmocniły pozycję z całego rynku e-commerce, w tym też Amazona, i to przyspieszyło bardzo rozwój sprzedaży w internecie. Także jeszcze nie wchodząc w szczegóły, to po prostu sprzedaż w internecie, rynek e-commerce, czy to jest Amazon Allegro, czy własny sklep internetowy, to się bardzo mocno rozrosło i rozrasta i będzie rozrastać przez kolejne lata, ponieważ wszyscy coraz bardziej kupujemy w internecie. I warto też wspomnieć, że 80% książek sprzedanych w USA to właśnie książki sprzedane przez platformę Amazon. Nie udało mi się dotrzeć do konkretnych danych, ile Amazon dokładnie zarobił sprzedając na KDP, ale dane sprzed dwóch lat pokazały, że wypłacił on autorom około 300 milionów dolarów. Także jest to ogromna kwota i myślę, że oczywiście teraz po dwóch, trzech latach będzie to o wiele, wiele. Więc szczególnie po tym okresie pandemicznym, także no Amazon wypłaca ogromne ilości pieniędzy osobom tam publikującym. Sam oczywiście zarabia jeszcze więcej, no ale jakby tutaj wszyscy korzystają, także warto się cieszyć z sukcesu Amazona i korzystać z jego zasięgu. Powiedzmy teraz o zaletach publikowania na Amazon KDP. Przede wszystkim jest to idealny model czy biznes dla osób początkujących. Wiele osób, które zaczyna zarabiać na Amazonie, nieważne czy było to kiedyś, czy to jest teraz, jest to dla nich bardzo fajna opcja, ponieważ można tam zacząć bez jakiegokolwiek doświadczenia. Tak, nie trzeba znać się na e-commerce, nie trzeba mieć firmy, nie trzeba mieć wkładu własnego, ponieważ można tam zacząć Wydawać proste produkty i po pierwsze możemy zarabiać, ale po drugie też uczymy się bardzo dużo, jak działa rynek e-commerce, jak tworzyć swój produkt, jak go sprzedawać i jest to fajne, ponieważ oczywiście możemy potem się rozwijać na Amazonie, ale też możemy iść na inne platformy, czy tworzyć własny sklep internetowy w Polsce czy za granicą. Jest to biznes bez ryzyka, bez składu własnego, połączony ze świetną edukacją, także ja bym zalecał każdej młodej osobie, studentom, uczniom, założenie sobie konta na Amazon KDP, wydanie trochę produktów, zarobienie pierwszych dolarów i nawet jeżeli nie osiągnięcie dużych wyników sprzedażowych i jeżeli po prostu porzucicie ten biznes, to będziecie mieli najlepszą lekcję biznesowo i komersową w życiu. Kolejną zaletą jest fakt, że Amazon, szczególnie rynek amerykański, to bardzo duży i bogaty rynek. Zakładając sobie konto na KDP, które jest darmowe i które może założyć każdy, dostajemy dostęp do USA, Kanady, do Europy Zachodniej, teraz też do Polski i możemy tam wydać na przykład swoją prostą książkę. I mamy z automatu dostęp do kilkuset milionów ludzi, którzy są bogaci, którzy chętnie kupują, którzy wchodzą na Amazona, który jest wyszukiwarką i mają podpiętą kartę kredytową. I tam możemy pojawić się z naszym produktem. Jest to po prostu ogromny rynek. Nie musimy budować zasięgów, tworzyć bloga, kanału na YouTube, możemy się od razu wystawić na dużą liczbę klientów i to klientów gdzie waluta jest mocniejsza, gdzie ludzie kupują chętniej, także jest to ogromna szansa, która właśnie pojawia się sprzedając na Amazonie yy, za granicą. Tak, oczywiście ma to swoje minusy, o czym zaraz, ale dla osób początkujących właściwie tych minusów nie ma, są ogromne szanse. Oczywiście rynek USA będzie rynkiem gdzieś tam docelowym i może Kanada, gdzie ta sprzedaż jest największa, aczkolwiek wiem, że można też sprzedawać z sukcesami na rynkach np. niemieckich. Pozdrawiam Dominika, który sprzedaje z dużymi sukcesami na rynku niemieckim. Są oczywiście inne rynki hiszpański, włoski, francuski, Wielka Brytania tam też można się wyspecjalizować i sprzedawać swoje produkty. Kolejnym plusem jest to, że cały czas na Amazon KDP nie ma kosztów ani nie ma ograniczeń. Kto wie, może kiedyś pojawią się tego typu yy, ograniczenia, że trzeba będzie aplikować na Amazon KDP, żeby konto dostać tak jak na Amazon Merch. Kiedyś Amazon Merch też nie miał ograniczeń, z czasem je wprowadzili. Ja myślę, że warto korzystać z tego, że właśnie każdy może zacząć założyć konto, sprzedawać, nie ma opłat, ani nie ma żadnych właśnie aplikacji, żeby tam się dostać. Kto wie, czy za pół roku, czy za pięć lat nie będzie takich ograniczeń, także uważam, że lepiej zacząć teraz niż później. Na Amazon KDP możemy publikować kilka rodzajów produktów. Przede wszystkim są to książki papierowe drukowane na żądanie, ale tutaj nie jesteśmy ograniczeni jeżeli chodzi o typ produktu. Może być to oczywiście książka z treścią, ale może być to kolorowanka, może, mogą być to jakieś activity booki, mogą być to proste dzienniki, zeszyty, mogą być to też e-booki. Tak, także mamy tutaj dużo możliwości, pomimo tego, że są to tylko e-booki i tylko książki drukowane na żądanie to w tych kategoriach jakby w tych ramach możemy bardzo, ale to bardzo dużo różnych produktów wydać dla dzieci, dla dorosłych. Naprawdę tutaj nasza kreatywność jest tylko ograniczeniem, jeżeli chodzi o pomysły na produkt. Amazon KDP daje nam też naprawdę wysokie tantiemy w przypadku produktów drukowanych, czyli zeszytów, prostych produktów, low content i tak dalej. Dostajemy 60% tantiemów, tak, czyli wynagrodzenia z zysku za dany produkt. Oczywiście mówimy tutaj o tantiemach z zysku, tak, czyli jest jakiś koszt druku produktu, ale potem zyskiem, który sami ustalamy wrzucając produkt na Amazon KDP dzielimy się z Amazonem i my otrzymujemy właśnie 60. W przypadku e-booków jest to nawet więcej. Jeżeli e-book kosztuje powyżej 3 dolarów, otrzymujemy aż 70% wynagrodzenia z tantiemu. No i co bardzo ważne, mamy pełną kontrolę nad procesem wrzucania produktu, publikacji, tak, ceny jego wyglądu i tak dalej, i tak dalej. Sami możemy wszystko opracować, łącznie z określeniem cen na każdym rynku światowym, co jest mega, mega fajne, wygodne, bardzo przejrzysty jest to proces tworzenia produktu, ale też warto to porównać do wypuszczania na przykład książki z wydawnictwem. Ja próbowałem moją książkę wydać z wydawnictwem i to jest tak skomplikowany proces, upierdliwy, że postanowiłem wyda finalnie wydać swoją książkę w Polsce jako self-publisher i myślę, że właśnie Amazon KDP jest przykładem tego, że wydawanie samodzielne jest po prostu prostsze, wygodniejsze, mamy o wiele większą kontrolę. OK, żeby nie było tak kolorowo, to wciąż trzeba przyznać, że Amazon KDP ma swoje wady po pierwsze no, trzeba posiąść jakąś wiedzę i wyedukować się żeby wydać tam produkt z sukcesem, oczywiście jak ktoś jest obeznany jest w stanie sam to zrobić, wydać te produkty ale prawdopodobnie popełni masę błędów, które opóźnią jego proces zarabiania albo nawet zniechęcą go do publikacji na Amazon KTP, także polecam posiłkować się wiedzą, zapraszam do darmowego kursu, link pod filmem albo do kursu Produkt24, gdzie krok po kroku dosłownie za rękę prowadzę Was i pokazuję Wam jak publikować tego typu Produkty. Kolejnym problemem jest konkurencja. Otóż na Amazonie konkurencja była zawsze, jest i będzie. Nie ma dobrego rynku, dobrego jakiegoś marketu bez innych osób. Zawsze tak jest, że jak idziemy do klubu, chcemy poznać kogoś, to zawsze jest dziesiątki innych osób chętnych i które z nami konkurują. Tak? Kiedyś tak fajnie porównywałem sprzedaż na Amazonie do pójścia do klubu. Gdzie nie pójdziemy, mamy konkurencję, a im lepsza nagroda w postaci zarabiania, tym konkurencja zawsze jest większa. Tam gdzie nie ma konkurencji, jeżeli macie niszę, gdzie nie ma konkurencji, prawdopodobnie jest to nisza do kitu. Także pamiętajcie, im większa konkurencja, tym większe zarobki na Amazonie. Zawsze ta konkurencja była, jest i będzie, dlatego warto i trzeba edukować się, pracować i wtedy możemy tą konkurencję pokonać. Poza tym warto pamiętać, że Amazon jest tak duży, że nie trzeba być aż tak wybitną osobą, żeby tam zarabiać swoje pieniądze. Oczywiście nie musicie być najlepsi na Amazonie, nie musicie być pierwsi, ale musicie być po prostu dobrzy, wtedy jesteście spokojnie, być gdzieś tam wśród tej konkurencji i jakąś tam część tego torta dla siebie zabrać. Kolejnym minusem i ograniczeniem są jakby możliwości produktowe. Na Amazonie możemy publikować tylko e-booki i książki papierowe drukowane na żądanie. E-booki to są raczej książki z treścią, o tym też mówiłem więcej w innych moich filmach, ale wciąż obracamy się tylko w ramach tego produktu w postaci właśnie książki drukowanej na żądanie. Oczywiście możemy tam mnóstwo różnego rodzaju produktów wydać i to jest super, ale wciąż nie możemy wydać jakichś produktów fizycznych, tak jak na, jak na Redbubble, czy Książek na przykład bardziej skomplikowanych czy w jakiś dziwnych formatach, jednak jesteśmy ograniczeni tymi paperbackami, co jest ok, tak. I finalnie jest masa możliwości, ale wciąż nie jest to właśnie Red Bubble, gdzie mamy naprawdę możliwość yy, drukowania naszych wzorów na koszulkach, piórnikach itd., itd. Ale jakby to idzie z dużym rynkiem sprzedażowym, i myślę, że zdecydowanie jest to wciąż Amazon najlepsza opcja na sprzedaż. No i ostatni minus, czy bardziej cecha. Czy jakby brutalna prawda zarabiania na Amazon KDP? To fakt, że Amazon KDP, pomimo tego, że jest to właśnie fajny biznes dla początkujących, że jest skalowalny, że możemy samodzielnie bez kapitału zacząć, bez firmy, to wciąż jest to biznes jak każdy inny. A oznacza to to, że nie możemy go traktować jak hobby, tak? To nie jest tak, że Amazon jest cudowny, siądziemy, założymy sobie konto i bez wiedzy, bez niczego zaczniemy zarabiać duże pieniądze. Nie, trzeba się edukować. Trzeba się starać, trzeba traktować to jako biznes długoterminowy, nie jako zabawę. Owszem, jest to przyjemne, ciekawe i innowacyjne. Super, wiele osób to lubi, ale wciąż trzeba podejść do tego w perspektywie najlepiej kilku lat, zaplanować sobie cele, regularnie pracować i podejść do tego po prostu poważnie, bo mnóstwo osób podchodzi do tego. Wow, Amazon KDP, zakładam konto, kupuję kurs, wydaję. Takie osoby zarabiają na przykład jakieś pierwsze dolary i potem się okazuje, że. Zarabiam, nie wiem, 20-30 dolarów miesięcznie, no i ich to nudzi, no i stwierdzą po miesiącu, po dwóch, że jest to biznes nieciekawy. Trzeba do tego podejść w perspektywie lat, tak? Są różne etapy w ciągu roku, tak? Najlepsza sprzedaż jest pod koniec roku, trzeba do tego podejść profesjonalnie, edukować się, regularnie publikować produkty, lepsze, edukować się jeszcze dalej, może zająć się reklamą potem, i nie jest to właśnie biznes dla. Osób udających biznesmenów, tak, trzeba tu po prostu solidnie pracować i podejść do tego na poważnie, a w tym też pomaga czytanie dobrych książek i zmiana swojej perspektywy odnośnie życia biznesu, nieważne, czy jest to biznes na Amazonie czy praca na etacie, trzeba być osobą poważną, która pracuje solidnie i podchodzi do tego po prostu na 100%. Wtedy uważam, że każdy może odnieść sukces na tak dużym rynku. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zapisz się na darmowy kurs Amazon KDP, link pod tym filmem. Oraz zapraszam do kursu Produkt 24, gdzie pokazuję wszystko krok po kroku, jeżeli też chcesz zarabiać na najbogatszych rynkach. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!